Dużo czasu się zeszło na tamtej zagadce. W studni, kurde, ominąłem przycisk. Co? Zajrzyjmy się. Helikopter. Miejsce lądowania. Dobra. No nie jest ich dużo. Ale chciałbym bardzo przetestować to. W końcu. Jeszcze tam jest jakiś. Trafię. Udało się, ale mnie zauważyli. Co się stanie? Czy na mnie? Czy między sobą będą walczyć? Leją się, tak? No. Jeden ich wszystkich wykończył? No cóż, bardziej może będzie to zobrazowane, jak zajmiemy się jakimś większym kompleksem wojskowym. Tutaj ich nie było za dużo. I mamy przestrzeń oczyszczoną. Jeszcze jakieś tam brelki. Jeszcze mamy notatkę. Dręcznie napisana notatka. Wkrótce pojawi się Ernesto z pytaniem, jak naprawić kilka śluz w tamie. Na wypadek, gdyby ktoś, któryś mechanik miał jakiś pomysł, odłóżcie dla niego na bok zestaw narzędzi, gdyby chciał coś pożyczyć. Jeśli mu pomożemy, pewnie się nam odwdzięczy. O, wyprawa po skarb. Fajnie. Blisko. To lecimy tam. Paradise comes. Jeszcze leki są, okej. A, to stół warsztatowy. Myślałem, że wykrzyknik. Bum, bum, jedziemy dalej. Chodź. Chorizo dawno z nami nie biega, może wymienimy go. Chociaż na kilka misji. Mordę przez kamień. Sekundka. Użyj hamulca, jedź po drodze. Użyj kleksonu, zmień na stację radiową. Otwórz koło czatu. A myślałem, że może jakieś... będzie nitro czy coś. Turbo. Przez dżunglę. Od tego jest ten samochód. 120 metrów jeszcze. Co to za rury? No dobra. Rury okazały się blokujące.
Jesteśmy niedaleko. Shit, zawisła fura. Co to za miejsce? To jest Tama. Zapora Santosa Espinosa. Tak jeszcze na chwilkę chcę wyjść na górę, żeby zobaczyć jaki widok będzie. A nóż, może coś ciekawego jeszcze tu znajdziemy? Co to tak? Szlocha. W mordę. Pa. Dobra, nie z tej strony widocznie podbiegłem. Może jak z drugiej strony. Wiadomość dla pracowników. Słuchajcie, wiem, że to miejsce jest cholernie stare, ale musimy je naprawić. Na uroczystość nadania mu imienia Castillo albo jego żołnierze zabiją nas wszystkich, dopóki nie dojdę, co się dzieje z automatycznym systemem upustów. Musimy obsługiwać je ręcznie. Nie otwierajcie sterowni, żeby żołnierze nie połapali się, jak bardzo uszkodzona jest ta zapora. Rafael. Cholera. Nie wiem, czy przeskoczę, czy nie. O kurde. Nie, jednak to było za daleko. No to drabina. W takim razie, bo kotwiczki chyba... Nie ja pierdzielę, kotwiczkę była. Mogę go uratować. No nic, trudno. Duża wysokość. Doskonale rozumiemy oczekiwania. Zrobimy wszystko, żeby ta zapora była godnym hołdem dla prawdziwego prezydenta Jara. Osobiście naprawię uszkodzoną układkę, a moi ludzie zajmą się otwartymi upustami. I oczywiście wszyscy jesteśmy dumni, że możemy udostępnić nasz magazyn i przechować pańskie zapasy wojskowe. Proszę zgłosić się do mnie po kopię klucza. Chwała Antonowi Castillo, Rafael. Fucking soldiers. Taking over everything. Maybe they left something nice in that storeroom. Bum bum sobie tam pływa. Co mam? Robotnik ma przy sobie klucz, no to. A robotnik właśnie leży. Tam jest. Czy mnie to porwie? Prąd mnie porwał. Więc może nie powinienem w ogóle się puszczać kotwiczką. Albo zbliżyć się do... Co to jest? Jestem wzbroniony. Przed rozpoczęciem przeglądu należy zamknąć upusty. Dobra. Tym sposobem to chyba nie. Zobaczymy na górze.
Są silniki. Silniki są na górze, ale nic tutaj nie ma. Co to jest? Quarto de control. Miejsce kontroli. Pomieszczenie kontrolne. Górą jakoś wejść. Drap się to nie. Coś do odkręcania jest. Kamera needs to go. To nic. Kuloodporne szyby. Kabel, który idzie gdzieś tu. Coś nam to da? Jak się tu przedostaniemy? Kurka wodna. To kill the alarm. Dobra, jest alarm, ale co z tego? Że tam był alarm, jak nie mogę wejść? Czy jakoś od dołu? Tu, może od tej strony? No nie, nie ma tu przejścia. I to bardziej mi wyglądało na to, jakby tam można było strzelić w te drzwi i je odblokować. Tamte z drugiej strony. No kurde, proste, że tak. Jak ja tego wcześniej nie zauważyłem. O, jest włącznik, co to jest to?
Jest i kolejny łącznik. Jest też tam notatka. No, zacznijmy od notatki. Czy może wyjaśnione co i w jakiej kolejności. Dobra, pierwsza notatka. Na bezgrane instrukcje. Miguel, guzik mnie obchodzi, że jesteś nowy i boisz się Soltados. Zjawił się tu za tydzień, a ty masz ich oprowadzić, a więc zamknij japę i zapamiętaj, jak dostać się do panelu sterowania zaporą, żeby potem wyglądał na kogoś, kto wie, co robi. Uruchom sterownię upustami koło kalendarza. Naciśnij przycisk z boku hydraulicznych maszyn monitorujących. Odkręć zawór ciśnieniowy, wróć do głównej konsoli i naciśnij ostatni guzik. A tak przy okazji, jeśli spierdzielisz tę wycieczkę, nie będziesz musiał przejmować się armią. Sam cię utopię, główny inżynier Gonzales. Czyli uruchom sterowanie upustami koło kalendarza, naciśnij przycisk z boku hydraulicznych maszyn monitorujących, odkręć zawór ciśnieniowy, wróć do głównej konsoli i naciśnij ostatni guzik. Tu jest chyba główna konsola. Dobra, a jeszcze tutaj. Informacja o wniosku raportowym R. Fantasma. Do chorążych z Lovejoya? Dowiedzieliśmy się, że po Lovejoya krążą sprzeczne pogłoski. Wiemy, że widziano zamaskowaną osobę wchodzącą po zmroku na teren posiadłości McKaya. Wiemy także, że część żołnierzy uważa, iż ta osoba jest powiązana z wypadkami oraz awariami na terenie obiektów McKaya. Ponadto mamy informację, że część żołnierzy uważa, iż tą osobą jest niejaki Umberto Salazar. Manita stracony w styczniu 2019 roku, zgodnie z raportem podpisanym przez część spośród was. Admirał Baniec pragnie wiedzieć, czy jej chorążowie są kłamcami, którzy sfałszowali raport o śmierci, żeby zatuszować jakiś błąd, czy może tylko przesądnymi idiotami, którzy wolą opowieści o duchach od bardziej oczywistego wyjaśnienia, że zamaskowani partyzanci atakują cele przemysłowe. Chcę do końca tygodnia otrzymać pełen raport. Pamiętajcie, że McKay wykorzysta każdą okazję, żeby poddać wątpliwość przywództwo admirał Benitez. Sekretarz sztabu admirał Benitez. Dobra. Czyli tak. War East kalendarz, to jest kalendarz. Dobra. Teraz będzie to. Oh fuck. Dopiero teraz cię zauważyłem. Konsola, tak? Tak. Opuszczają się. No dobra, to lecimy teraz. O. Ten klucz. Karta do Chopina Zaporza. I co będzie? Giwerka chyba jakaś nowa. Jest. Najpierw czytadło. Dręczne żądania. To miejsce zbyt długo nosiło imię fałszywego prezydenta Santosa Espinozy. Ten słaby już rządził jarą, dopóki Anton Castillo nie przywrócił dawnej chwały naszego kraju. Po remoncie ta zapora będzie nosiła imię Antona Castillo. Nowe oficjalne oznaczenie moje pojawić się po ostatniej inspekcji. Wszystkie magazyny na terenie obiektu należy natychmiast przekazać użytkowanie wojsku. Co dostaniemy? One reason to hate us, Theo.
kurde, ikonka zniknęła i nie wiem. Arsenał. Shotgun jakiś. Sprzęt wykopaliskowy, strzelba. Magazynek 15. Zwiększenie szybkości ruchu podczas celowania. Zwiększenie obrażeń zadawanych bronią wrogom znajdującym się niżej. Taka strzelba, dosyć nowoczesna. Ale na razie to, muszę zobaczyć jak to będzie. A teraz dopiero się odpaliło. Jak to będzie działać. O, na takim cukrownia dulce, cel wojskowy. Może do tej cukrowni byśmy pojechali? Szybka podróż. Zaczynamy. Zrobimy sobie tą cukrownię i pewnie będzie koniec. Na dzisiaj. 18:50. Auto. Dobra, później. Później się tym w następnym odcinku zajmiemy. Najwyżej, a póki co... Gonna grab a ride. Bierzemy furkę i jedziemy do... tego miejsca. Quieres ir car? Gudas nu. Gracias. Widzę, że drzwi się nie otwierają. Kurde, szybko. Krowy, byki, to. Też się fajnie skręca. Ale czy chcemy od frontu tam wjechać? Czy może? Może byśmy tam z tej wieżyczki się rozejrzeli? Clara, I'm seeing a sugar mill swarming with soldados. Yes. They use it to grind on tobacco now. Big step in the Vivero process. We hit it, but one of us got captured in the raid. I'll try to find them. Tak, na pewno. Dobrze, to rozejrzymy się. O, alarm, cholera. Jest alarm, ale czy to jest tylko jeden alarm? Czy jest ich więcej? Tutaj. No nie gadajcie, że usłyszeli. Please don't. Kurde. Jak tam jeszcze wyżej się dostać? Tędy. A to co to jest? Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. To są jakieś te laptopy. Got to be careful here.
Co one mają? Jakie zadanie? Dobra, jest tutaj. Alarm jest tam. Czy alarmy są dwa? Jeden alarm został. Na bank jest w środku. Gdzieś. Słyszę tutaj też jakieś zwierzę, które mógłby... A, tam jest. Tam jest alarm. Tak, tędy się nie przycisnę. Gdzie ja go słyszę? Na górze? Nie, nie, nie widzisz mnie. O kurde, ten teraz to wejdzie. Opa. A nie zauważyłem mnie. Dobra, pytanie. Chyba jasne. Kurno, jeszcze psa swojego. Ciekawe, co się stanie. Ilu? Dwóch jest. Trzech. Do swoich atakować. Kurde. Rzucił się na naszego psa. Widziałem tej kropki. A ten jak tu wejdzie? Co? Jak ten pies się tam znalazł? Koniu! Normalnie mi flekuje psa. Czy ktoś tu jeszcze... To jest ta wieżyczka. Już tak jakoś średnio się to udało, ale nie było alarmów przynajmniej. Nie wywołano alarmów, ale nas wykryli. Dobrze, to co? Cukrownię mamy zajętą. Trochę pograłem, chyba z półtorej godziny, o ile się nie mylę. To już będę kończył. Następne odcinki nagram może jutro albo pojutrze. Dzięki, że tutaj byliście i oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!